Siemaneczko widzowie, z tej strony Jossi Gainsa. W dzisiejszym odcinku pokażę wam wielkość pól, czy te pola naprawdę mają tyle hektarów, ile pokazuje gra. A więc ja mam taką miarę, oczywiście link w opisie do tego modu. Zbyteczny ten mod, ale dla waszych informacji zrobię ten odcinek, bo na live dostaję pytania: Jossi, a ile to pole ma hektarów? Jossi, powiększyłeś pole, ile to pole ma hektarów? Także więc dzisiaj przychodzę wam z odpowiedzią na to pytanie. Ale zanim będzie odpowiedź na to pytanie, zachęcam zostawić łapeczkę. Niezmiernie miło, że zostawiacie te łapeczki. Czy damy radę tutaj wbić 40 łapek? Spróbujmy. Dodatkowo dziękuję za każdą subskrypcję i proszę, żebyście zostawili tą subskrypcję. Jest niezmiernie mi miło. Lecimy po 2,5 tysiąca subskrypcji. No i tutaj pokażę wam ostatnie 5 osób, które subskrybuje mój kanał. Dziękuję, że jesteście ze mną. Lecimy do odcinka. Dobrze, ja mam dwa pobrane mody. Jeden to jest informacja o polu, ile ma hektarów według gry. A drugi to jest miara. No i podchodząc do pola numer 40, pole ma 0,92 hektara pola użytkowego. Ale to 0,92 hektara to jest właśnie odtąd dotąd każdy narożnik to pole, które możemy uprawiać. Ale pole ma 1,30 hektar, 36 hektara, czyli tutaj do drogi to się liczy, 1,36, tutaj do drogi. Ale nas interesuje tylko to, co uprawiamy, więc wchodzę F1, słuchajcie, wchodzę lewy alt, do tego prawy przycisk myszy, tu w tym rogu, mamy 0, widzicie, zaznaczyłem, i 0 jest. To jest właśnie mój znacznik. No i teraz idziemy w tamtą stronę, mierzymy to pole. To pole ma mieć 0,92 hektara, no ale ja policzę też po swojemu. I sprawdzimy, czy de facto jest 0,92 hektara. No tutaj do tego punktu, czekajcie. Aha, to muszę. Dobra, jest środek. No i mamy 136,07. Ja sobie to będę zapisywał na kartce. Na kartce szybko zrobię obliczenia i zobaczymy. I sprawdzę faktycznie, czy jest 0,92 hektara. Więc widzimy się za chwilę. Moi drodzy widzowie, przyjmijmy, że 136,07. To 0,7 będziemy korygować do 136, dobra? Zróbmy tak, że będzie 136 metrów. I teraz policzmy. Musimy tutaj postawić kolejny znacznik, czyli od nowa robimy. Alt, prawy przycisk. I jeszcze raz. Aha. Dobra, to jest dobrze w sumie. To nawet jest bardzo dobrze. I to pole najlepsze jest to, że nie jest kwadratowe, więc troszeczkę więcej liczenia jest. Dobra, tu jest ok, tu jest ok. Mamy 75 metrów. Teraz od nowa postawmy. Jedziemy alt i tak, alt i... No właśnie, zaznaczyło tutaj. I lecimy teraz do tamtego roku i tutaj już nie będzie 136 metrów. Będzie troszeczkę mniej, ale zaraz to policzymy. Dobra, mamy 109,64, czyli 110 metrów. No i ostatnia przekątna została nam tutaj, więc policzmy. A. O, właśnie tutaj. I lecimy w tą stronę. Ostatnie liczonko. No i widzimy ten punkt tam w odległości, jest widać. 70 metrów. Czyli tu jest krócej. Jak widać, zgadza się. Zgadza się nam
obrys. Więc teraz ja sobie postaram narysować to i mniej więcej to policzyć. No dobrze. Słuchajcie, policzyłem wszystko. I jestem zaskoczony. A właściwie nie jestem zaskoczony, bo podejrzewałem takie coś. I słuchajcie, mam już policzone na kartce w zeszycie. I zaraz wam pokażę wyniki. Jak widać, nasze pole ma 0,92 hektara. Pokażę wam obliczenia. Z moich obliczeń wyszło, że pole ma 0,86 hektara. Więc no... No lipa, nie? Chyba trochę większa lipa niż myślałem. Znaczy się... No farming nas robi w konia za przeproszeniem, więc odpowiedź uzasadniona, policzone co do wszystkiego, co do... Może nie co do centymetra, tak? No ale 0,86, a 0,92 to jest małe pole. Ale jakbyśmy mieli już policzyć to wielkie pole, no to już gdzieś hektar ucieknie, nie? No może nie hektar, no ale te pół hektara, może do hektara. Gdzieś by to uciekło. Także więc dziękuję za oglądanie ten odcinek. Jest mi niezmiernie miło. Pamiętajcie o łapeczce subskrypcji. I lecimy po 2,5 tysiąca subskrypcji na moim kanale. Na moim kanale w następnym odcinku postaram się coś fajnego wam pokazać. I co by było? To było na tyle. Na razie. Cześć, cześć.